Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku odprowadzamy Lupię do naszej tawerny, do krepu konkretniej. Mamy tam też parę innych zadań do zrobienia, także zobaczymy, jak nam to pójdzie. Ona trochę wolno biega, także trzeba będzie na nią na pewno uważać. Moi drodzy, jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? W sumie nie wiem. Mianowicie, na pewno wypadałoby nam się udać na farmę Orina. O, nie wiedziałam, że Lupia oferuje też wizyty domowe. Do mnie też moglibyście zajrzeć. Strażniku bramy, znajdź sobie Lupię później, bo aktualnie Lupia jest potrzebna mnie. No a my lecimy, miejmy nadzieję, że jak najszybciej. W mieście za bardzo nie mam nic do zrobienia, z tego co kojarzymy. Oprócz zadania w sumie kasa nowa, ale na razie olewamy tego questa kompletnie. Potrzebujemy wbić kolejny poziom, potrzebujemy trochę rozwinąć naszą postać. Moje fundusze jak na razie dosyć solidnie leżą. Nie zamknęłam sobie okna podczas nagrywania i jakiś pies perfidnie szczeka mi za oknem. Polecam serdecznie. Dobra. Lupia, bo ja mam nadzieję, że ty się... A, wy gdzie się wybieracie? Jeśli przyłapię waszą dwójkę w lesie, to lepiej, żebyście tylko się obciskiwali. Tak, tak. Okej. Tu jest ten saliw cały, dobra. Nie sądziłam, że mnie ktoś będzie aż tak bardzo zatrzymywał. I teraz pytanko. Wolny obóz. No tak, do Orina nie idziemy. Zaczekaj, co znowu? Nadepnęłam na... W porządku, ale pośpiesz się, twój klient nie może się doczekać. Na kolec chyba nadepnęła? Już po sprawie, możemy iść. Dobrze, w takim razie za mną. Okej, nie wiem, na co ona nadepnęła, bo tak szybko to powiedziała, że nie zrozumiałam nic. Nie wiem, dlaczego co jakiś czas moja postać próbuje stać w miejscu i nic nie robić. O nie, ona się będzie teraz biła z tymi ścierwojadami. Chyba ją pogięło. No i już zdechła. Będziemy mieć taki problem. Jeszcze młode ścierwojady ją zatłukły. Dobra. Musimy to rozwiązać inaczej. Na szczęście zrobiłam zapis całkiem niedawno. Pobiegniemy tak, żeby się na nią nic nie zagrowało, bo jak widzicie, potem są takie właśnie problemy. Lupia, dawaj, bo naprawdę nie mamy czasu. Szczególnie po tym incydencie. Tu nas jeszcze strażnik oczywiście pewnie już zagada. Idziesz? Idziesz. O jejku. Strażnik bramy chyba nawet nie zdążył zagadać. My pójdziemy sobie kawalątek. Dobra, spróbujemy tak przejść, żeby nic jej się nie stało. Tu zrobimy save'a. O Jezu, powiem wam, że eskortowe misje są okropne. I teraz tędy przejdziemy sobie. Ona powinna pójść za mną. Idzie za mną, w porządku. No, a my teraz idziemy dalej, 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 dalej i dalej, i dalej. Idziesz za mną, dalej. Idzie, tylko musimy na nią chwilę poczekać i niestety, ale wlezie do wody i się cała pomoczy. Ewentualnie będzie próbowała pływać i... Okej, okay, radzisz sobie jakoś, koleżanko? Radzisz sobie, jesteś cała... mokra. Ale chyba jest git. Dobra, ona za mną oczywiście biegnie. Pójdziemy trochę tutaj bokiem, żeby ją nic nie zaatakowało. Jesteśmy koło Karla, więc już jest naprawdę przyjemnie. I w sumie to my musimy tu odbić, nie? Więc biegniemy prosto przez Karla. Boże, co ja kuźwa robię? Zaraz, mapa, bo już się pogubiłam. W sumie to tędy musimy biec. Tylko tu jest tego jeszcze... Aha, nie, bo to nie jest Karla Farma jeszcze, dobra. O Jezusie, ale ja się gubię tutaj kompletnie.
Tu jest Karla Farma. Ona biegnie. Zajebiście. My teraz odbijamy tutaj, na lewo. I ona dalej za nami biegnie. O Boże, dobra. I teraz, żeby się nie pomylić, bo ja nigdy nie pamiętam, w którą stronę mam iść. Chyba tutaj, nie? To jest karczma? Jest karczma. Dobra. Dobra, jesteśmy w teorii na miejscu, ale muszę ją odprowadzić. Jesteśmy na miejscu, idź pogadaj z Rolfusem, to twój klient. Już ja zadbam, aby miło spędził czas. Pozwól, że... Dobra, rób co chcesz. W sumie, tu jest De Niro. Nie pamiętam, czy to ja od niego... W sensie, czy to ja pożyczyliśmy pieniądze, czy Danielowi. Chyba Danielowi, którego tutaj jakimś cudem nie ma. Zobacz, kogo przyprowadziłem. Dzięki, chłopcze. Dokładnie to, czego potrzebowałem. Powinieneś wrócić po nią jutro. Każda godzina z nią to przyjemność. Morgan, coś mamy do zrobienia? Nie. Gina i w ogóle też nie. Lupia sobie tutaj tańczy, zadowolona. Zobaczmy męskie potrzeby. Tak, to będziemy musieli potem po nią wrócić. Przepełniony obóz, bandycki posłaniec. Bruno. Dostarczyłem twoją wiadomość. W porządku, odpowiedział coś? Tak, Furex powiedział mi, że będzie działał zgodnie z planem. Dodał też, że problem musi zostać szybko zażegnany. Weź to w ramach nagrody, wrócę kilka dni. Z pewnością będę miał jakąś kolejną wiadomość. Okej, czyli to zadanie będzie bardziej rozwinięte. Karczmarz, owca. Wiecie co, idziemy na farmę Orina. Myślę, że na spokojnie zaraz tam trafię. Tutaj nie mamy nic do zrobienia, także na razie olewamy sprawę. Okej, dobra, trochę biegania przed nami. Wolny obóz, Asun. W sumie możemy pobiec tędy. Nie możemy pobiec tędy, bo tu jest ślepy zaułek, który nas prowadzi do lasu. To lepiej nie ryzykować. Kurde, ja dzisiaj tak zaczęłam z kopyta, bo kurde, wzięłam się za nagrywanie odcinka mega późno, wieczorem. Jak nigdy. A mam jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia w domu i się po prostu uziemiłam tym, nie? Jeszcze mamy tą wieżę strażniczą. Tutaj w sumie mamy te wilki do załatwienia. Nieopodal, ale ja nie mam jeszcze takich skillsów, żeby to robić w ogóle, więc na razie tego nie będę robić. Tutaj jest to pole, tych, tutaj jest to. Dobra, w miarę nam dobrze idzie. Idziemy na farmę Orina, bo tam mamy dwa questy do zrobienia. Nie wiem, czy chcę przegadać cały obóz, jeżeli chodzi o dialogi. W sensie całą farmę. Ale na pewno... Mamy tam co nieco do zrobienia. W sumie te ścierwojady to by można było tutaj sobie wykończyć na tej drodze, żeby mieć potem święty spokój. Ale z drugiej strony... Myślę, że możemy po prostu pójść. Tam jakieś wilki też się chyba czaiły na mnie. Tutaj nawet bym chętnie w las poszła, ale... Okej, jest jelonek. Fajowo. Okej, to są wilki, to bardzo niedobrze. Okej, na szczęście da się je wyminąć, także nie atakują mnie. Tu jest ten jelonek, superowo. Okej, już widać farmę. Sporo potworków, no ale ja jestem tak słaba aktualnie, że naprawdę. Witam serdecznie. Hej, kim jesteś? Jestem Kronos, jak widać jestem rekrutem księcia. Co tutaj robisz? Strzegę wejścia na farmę Orina przed bandytami i wilkami. Pilnuję farmerów i handlarzy.
Dlaczego strzeżesz też farmerów i handlarzy? Żona powiedziała, że zarabiam za mało, dlatego wpadła na genialny pomysł, abym dorabiał jako ochroniarz, a teraz stoisz tu. Dokładnie tak, oferuję eskortę farmerom i handlarzom między miastem a farmą Orina za niewielką opłatą. Ile kosztuje twoja usługa? 10 droperii w jedną stronę. Co jest na farmie Orina? Farmerzy, kowal Olaf i handlarz alkoholem Merlot. Aha, i winiarz. Przy farmie znajduje się też przełęcz do lodowej krainy, ale jest tam zbyt niebezpiecznie. Dlaczego przełącz jest niebezpieczna? Ponieważ grasują tam krzyżercze potwory, a mróz wysysa z ciebie życie. Jednak miasto wysłało tam niedawno eskortę rekrutów, ale tak naprawdę nie wolno mi o tym w ogóle mówić. Więc zapomnij o tym, co właśnie powiedziałem. Okej, czyli on nas w razie czego może zabrać do miasta. W sumie, jak dla mnie, w porządku. Tu jest Hamo. Ale ja przyszłam tutaj dla konkretnego celu. Tak naprawdę. I na razie moim celem jest zrobić te dwa questy, czyli tą dostawę mąki i ten dług Sergeja, nie? A potem dopiero się możemy zająć nowymi zadaniami. O, proszę bardzo. Kim jesteś? Jestem Sergiej, brygadzista na tym gospodarstwie. Brygadzista? Nic specjalnego, jestem tu od dłuższego czasu i mam największe doświadczenie. Dostaję więc trochę wyższą pensję od tego czasu i od czasu do czasu wino, ale to wszystko, jeśli o to chodzi. Mam przekazać ci pozdrowienia od Johanna. Nadal musisz opłacić rachunek. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Jak tylko będę mógł się stąd urwać, na pewno się do niego zgłoszę. Mogę się na coś przydać? Chwytaj za sierp i do dzieła. Obawiam się, że nie wiem zbyt wiele o pracy w polu. Cholercia, to raczej nic dla ciebie nie znajdę. Albo może i znajdę. Zapytaj kiedy indziej, ale nie oczekuj wiele. To masz coś do zrobienia? Nic mi nie przychodzi do głowy, ale wróć później. Jak się tu żyje? Ujdzie, ale bez gorzałki ani róż. Po prostu brakuje tu jakiegoś urozmaicenia. Przynajmniej jest z czego żyć, na jedzenie też nie można narzekać. Selma zna się na gotowaniu jak mało kto. Może ci coś da, jeśli pomożesz jej w pracy? Okej, tu jest Emily. Podejrzewam, że sam w sobie Orin będzie głębiej, no bo... Sorry, ale to jego gospodarstwo. Asun, farma Orina. No, jesteśmy w tej Orina farmie, ale w praktyce do farmy jeszcze kawałek. Strażnik wieży. Kurczę, duża ta farma, nie? Tu jest młyn. Niestety młyn jest dla nas niedostępny. A to chyba właściciel, co nie? A ty co tu robisz? Tylko się rozglądam. Zdajesz sobie w ogóle sprawę, gdzie jesteś? Nie. Jestem Orin, a to moja farma. Więc jeśli nie masz nic do roboty, nie powinieneś przeszkadzać innym farmerom w pracy. Jeśli szukasz pracy, porozmawiaj ze mną. Chciałbym odebrać mąkę dla Rolfa. A gdzie jest David? To on zazwyczaj przychodzi po dostawę. Z rano wstaje, ten mąkę dostaje. No dobrze, masz tą mąkę, tylko nie waż jej sprzedać albo zgubić. Bywaj. Dobra, no. Myślę, że dobrym pomysłem, idealnym wręcz, będzie aktualnie skorzystać z usług naszego przyjaciela za skromne 10 roperii i ogarnąć te dwa questy do końca. Czy Duk Sergeja... Tak, on się wykonał. A dostawa mąki, to możemy iść zakończyć. Co prawda moglibyśmy pobiec do miasta, ale 10 sztuk złota to nie jest majątek. A przynajmniej będziemy w mieście. Super. I wydaje mi się, że nasz przyjaciel gdzieś tutaj powinien też być, żeby nas odprowadzić potem z powrotem. A jak nie, no to nie. Dostawa mąki była dla Davida, także lecimy na spokojnie teraz. David, to było tutaj i teraz na lewo i cały czas w lewo i teraz lecimy też dalej. Tu był łuczniczy, a tu była piekarnia. Tu jest Rolf. Przyniosłem mąkę, którą miał odebrać Dawid. W porządku, daj ją tutaj. No i dobra, pięknie. Kolejny kwestik z głowy. Zobaczmy, dostawa mąki. Super. Teraz
Co ja chciałam teraz zrobić? Mogę jakąś lepszą broń założyć? Mogę założyć kill-off. Powiem tak, nie dziękuję. Nie chcę na pewno żadnego kill-offa. Trochę miksturek mamy, trochę pierdółek w sumie też mamy. Co to za skóra? Skóra sarny. Skóra owcy. 100 z desek. Aha, to jest do zadania. Czy ja mam coś takiego bardzo fajnego do sprzedania? Wydaje mi się, że nie mam. Poszukiwany Kasanowa, rozleniwiony złodziej to klasztor, topór Unara, przyjęcie do wolnego obozu. Wiecie co? Wydaje mi się, że pójdziemy do portu. Czy ja mam mojego kumpla ze sobą? A zaraz, takie pytanie. Port jest w którą stronę? Port jest w drugą stronę. No właśnie, port jest w drugą stronę. Bo wtedy moglibyśmy. Chociaż do klasztoru też moglibyśmy iść, no nie? Przydałoby się też dla klasztoru porobić jakieś zadanie, jak chcemy, żeby to fajnie wyszło. Ajajaj, no niedobrze. Niedobrze, bo mamy bardzo dużo miejscówek, mało punktów doświadczenia. Wypadałoby więcej pobiegać po lesie, ale z tym jest bardzo krucho. Ja bym bardzo chciała załatwić te ryby, bo aktualnie to ja nawet nie wiem, ile ja mam własnej gotówki. Więc do portu trzeba się udać. Do portu mnie nikt nie zaprowadzi, więc niestety musimy iść sami. Czy mi się właśnie strażnik zrespił na głowie? Czy mi się wydawało? Chyba tak. Wiecie co, zrobimy stałego save'a, bo dawno nie zapisywałam się w ogóle. I tak jak mówię, pójdziemy do portu, bo chcę kolejnego questa mieć z głowy, bo wtedy będziemy mieli tak naprawdę wolny obóz już z bańki. No z wyjątkiem tego topora. W ogóle, jeżeli chodzi o wolny obóz, to jest coś innego jeszcze do zrobienia. Tak naprawdę. A mianowicie jest jeszcze to polowanie, gdzie możemy iść z chłopakami. Także też wypadałoby się tym zająć. Ale chwilowo spróbujemy dostać się do portu. Miejmy nadzieję, że. Udałoby się zebrać tego grzyba. Nice. Miejmy nadzieję, że nie pożałuję tego, że idę tam teraz. W teorii powinno być w miarę bezpiecznie, skoro mamy taką informację, żeby tam iść jednak po te ryby. Ale zresztą zobaczymy. Tu są nasi kochani drwale. A tu mamy stado ścierwojadów. Myślę, że sobie je weźmiemy pojedynczo. Miejmy nadzieję, że uda nam się też zdobyć jakieś przedmioty po drodze. Dobra, no bo czasami człowiek się właśnie połasi na jakieś uderzenie. Ty ścierwojadzie, gdzie jest mój kryt jakikolwiek? No wreszcie. Znaczy wiecie, ja poza odcinkiem mogłabym trochę w sumie sobie zapolować. Ale tak za bardzo nie jestem chętna na to i to jest mój problem. Bo wtedy byśmy łatwo wbili jakiś poziom. Dobra, na szczęście drzewo nie utrudnia mi aż tak bardzo życia. Dobra. Teraz będzie kolejny ścierwojad. To jest młody ścierwojad, to git akurat. Zauważyłam, że teraz mamy takie grupy pod tytułem duży ścierwojad, mały ścierwojad. Zaczęłam się ślizgać, przez co dostałam lepkę na buzię. Okej. Ciekawi mnie, jak taka krwiopijca w sumie. Jak na razie biliśmy się z dzikiem, biliśmy się ze ścierwojadem, z wilkiem. I w sumie to było tyle. Zagruje się któraś ta krwiopijca? Chciałabym jedną, bo. Bardzo będzie nieładnie.
O nie, one zatruwają. O kurde, jakbym wiedziała. To bym nawet jej nie dotkła, szczególnie, że nic z niej nie ma. Spróbujmy miksturę wypić. Okej, wyleczyło mnie chyba. Spróbujmy się nie dać trafić, bo to będzie naprawdę dobre przedsięwzięcie, jak się uda bez obrażeń. Gorzej, że ona ma większy zasięg ode mnie. No i już mnie trafiła, no oczywiście. Jakie parszystwo cholerne. Ja nie mam takiego złego zasięgu broni. Dobra, upływa mi życie, ale zobaczymy, jak to się tak naprawdę ma w praktyce, bo może mi to po jakimś czasie po prostu właśnie zniknie. Tu widzę, że są jakieś rzeczy, ale zerknijmy na mapę, bo... Okej, lepiej będzie iść po prostu prosto. Dlatego, że widzę, że ta ścieżka jest w miarę bezpieczna. Okej. Tam jest sobie polna bestia. Tu jest jakiś obóz. Rozumiem, że tędy. Tak jest, tędy. Ale ja bym chciała się dostać tu. Mogę? Mogę. O, proszę bardzo. Tu jest jakaś wieża rekrutów. No dobrze, na razie to może zostawimy ich jednak, samych sobie. Z polną bestią bym się nawet chętnie zmierzyła. Ale może nie uprzedzajmy faktów. I po prostu chodźmy do tego portu. Szczególnie, że chyba robi się nam wieczór. Czy ja w ogóle dobrze lezę? No wychodzi na to, że tak. Jest to raczej droga dobra. I wychodzi na to, że to jest nasz przepiękny port. Smoczy korzeń znalazłam. Dużo topielcy. Stój. Co jest? Przekroczysz zaraz bramę portu. No i? Ci zapchleni marynarze leżą na ulicach i nie mają innych zajęć niż chlanie. Uważaj na nich. Nie zdziw się, jeśli z twoich kieszeni nagle coś zniknie. To wszystko? Tak, a jeśli nie przychodzisz tu w konkretnym celu, to i tak nic straconego. Statki obecnie nie kursują. Mnie bardziej obchodzi, czy mogę uzyskać szybką podróż tu. Okej, nagle już nie mogę z nim rozmawiać? Bez sensu. I teraz mamy rzut na port i z tego co widzę, to miejsce jest tak samo duże jak miasto. W przypadku wolnego obozu nie było takiego rzutu. Chyba, że się coś zbugowało. Nie powiem, całkiem tutaj ładnie. Ale przyszłam tutaj tylko w jednym celu i będziemy już potem akurat wracać. A mianowicie konkretnie chcemy tylko zapasy tych ryb. I spadamy. Okej, bałam się, że gra się zbugowała. Okej, tu jest magazyn, urząd.
To dobre pytanie. Tutaj jest jakaś, widzę, boczna ścieżka. Brama portu, latarnia morska. Bardzo dużo tutaj widzę, że mamy różnych miejscówek. Podejrzewam, że Isere jest jakimś kupcem, tak? Więc pewnie ma jakieś swoje jakieś stanowisko swoje albo sklep. Pytanie, okej, tu są jakieś targowiska. O, spójrz tylko, mam najlepsze towary w mieście. Spróbuj jednego z moich soczystych jabłek. Naprawdę dobre. A nie mówiłam? Pamiętaj, jeśli czegoś potrzebujesz, zajrzyj do Isere. Mam cię. Staż mnie przysłał. Dlaczego ten cholerny goblin nie przyszedł osobiście? Nie wypada zostawiać damy. Przyszedłem odebrać 50 ryb. Przesyła też pozdrowienia. Mogę obyć się. Okej, proszę towar. Nie wiem, co się między wami wydarzyło, nie bardzo mnie to interesuje, jednak to tylko po to, żeby odebrać towar. Ta praca jest dla mnie bardzo ważna, ponieważ mam ostrze na gardle. Dobrze, towar sprzedam ci za 200. Nie powinno wyjść taniej, 170? Tylko pod jednym warunkiem. Słucham. Daj Staszowi ten list ode mnie. Zrozumiałem. Okej, czyli załatwiliśmy właśnie wszystkie towary. Czegokolwiek tylko szukasz, mam to lub mogę mieć. Powiedz mi, bo nigdy cię wcześniej nie widziałem. Jesteś nowy? Można by tak powiedzieć. Interesujące, ale spójrz tylko na moją ofertę. Jeśli szukałbyś jakiejś roboty, to zajrzyj do mnie. Super. Ja bardzo chętnie. Tylko, że ja potrzebuję stąd zaraz wracać. Dobra, muszę schować broń. Teraz też mogę schować z powrotem. Okej, potrzebujemy jakąś kimę. Tu jest jakiś sklepik. Nikt nie ma wstępu do pokoju Hansa, wynoś się stąd. Okej, dobra, tu się wynosimy. Wlazłam do pierwszego lepszego domu i się dziwię potem, że mnie wypraszają. Okej, robi się mega ciemno, więc znajdźmy jakąkolwiek chatę. Kimnijmy się. Zaraz ty, bo szczur to jest łatwy expik. Z tych szczurów nic nie ma jak coś. To nie jest tak, że ja omijam mięso. Tutaj sporo rzeczy się znajduje. Nice. Tutaj też coś jest. Eliksir many. Tu jest jakiś gościu. Mega fajnie. Rozumiem, że masz chyba jakieś łóżko. No nie, na stanie. Tak jest. Także śpimy do rana od razu. I niestety nie mamy możliwości szybkiej podróży z żadną osobą. I to niestety trochę mi życie utrudnia. Bo musimy teraz z portu właśnie wrócić. Jezu, przestraszyłam się typa, że mi robi jakiś wjazd. Kurde, ile tej rzeczy w ogóle leży, tak randomowo. Dobra, bo to jest naprawdę za dużo rzeczy. Tu jest jakiś Jaromin. Aha, tutaj byłam. Mapę mi dajcie, bo ja nie wyjdę zaś z tego portu. Okej, w tę stronę jest wyjście. Moi drodzy, wracamy. Zastanawiam się nawet, czy nie lepiej, bo ja mam teleportację do Karla, nie? Weźmy się, tepnijmy od razu. No i teraz możemy ruszać. Co prawda nie wiem, gdzie mnie wywaliło. Dobra, już wiem. Teraz możemy wracać do Stasza z tymi towarami. I tak, byliśmy u Orina zabrać tę mąkę i te rzeczy. Jak widzicie, na razie się nastawiłam na po prostu czyszczenie dziennika, bo dużo lepiej na tym wychodzę. Tu jest pasterz, ja mogę od niego chyba owce kupić.
Co to robisz zupełnie sam? Pilnuję owiec, żeby wyrosły na duże i silne. To brzmi wiarygodnie. Cóż, lepiej trochę posadzić i dogonać owiec, niż orać pole i babrać się w gównie. Święta racja, zatem nie będę ci już przeszkadzał. Czyli nie mogę kupić owcy. Mogę mu tylko zarąbać owce. Dobra, z wami mam też iść na polowanie. Myślę, że spróbujemy, jak tylko oddam Staszowi towary. I wybrać się gdzieś z nimi. Tu się ścierwojady zrespiły. Zaraz, bo one jedzą jakieś truchło. Co jest? Dobrze. Dwa ścierwojady to jest za dużo, jak na moje umiejętności walki, czyli zerowe. Masakra, mogę jakoś kryta poprosić, czy coś? Moja, nie wiem, umiejętność walki bronią jednoręczną by się mogła poprawić. Boże, jak mnie żre ten... Chciałam powiedzieć cieniostwór. Dobra, w sumie się przekimam w obozie najwyżej. Kogo one jadły? Daniel. Ej, to jest gościu, który miał mi oddać pieniądze. Okej, dobra. Nieważne, widzę, że dostałam z nadwyżką. Masakra. Dobra, cześć Stasz. Mogę? Co do dostaw? Co tam? Mam wszystko. I list od Izera. Nie wyglądała na zadowoloną. Ach, muszę się tam znowu pojawić. Dawno jej nie byłem. Oto nagroda za twoje wysiłki. Dobra, mam sporo gotówki. Stać nas na lepszą broń. Więc to będzie jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobię. Kort. Coś z tobą? Nie. Kto sprzedawał bronię? Nie Ortan przypadkiem? Ty, Ardam tutaj stoi. Chcesz jeszcze raz się spróbować? Nie, stary, spokojnie. Masz szpadę. 20 zręczności, obrażenia 40, premia. Bierzemy ją. Wreszcie jakaś broń. Podzręczność. Cudownie. 10 punktów nauki mamy. Zainwestowalibyśmy w broń jednoręczną, wiecie? Kto uczył jednoręcznej broni? Nie Flint? Chyba Flint. Ale kurde, nawet nie wiedziałam, że Ardam tu jest. Byłam pewna, że jest gdzie indziej. Zobaczymy przy okazji, czy jest próg punktowy. Miejmy nadzieję, że nie ma. Broń jednoręczna. 5%. I teraz mamy... Raz. Już prawie bym zepsuła. Dwa. Mamy 29. Jednoręczna. Zaraz, ja tak nie muszę robić, bo ja mam broń jeszcze, nie? Która mi dodaje piątaka. Ale mamy już wojownika, więc to jest naprawdę dobrze. Dlatego tak to zostawimy chwilowo. Ja wiem, że mieliśmy grać pod łuki też, ale na razie się skupimy typowo na broni. Bo jednak walka bronią, te sprawy... Myślę, że też będę starała się dobić do 30 siły. Bo one nam się też przydadzą, żeby zadawać chociaż jakieś większe obrażenia. Zobaczmy, przepełniony obóz. I teraz tak. Wiecie co? Skoczymy sobie do naszych ziomów. Do tych myśliwych. Spróbujemy z nimi iść na jakieś polowanie albo coś dla nich zrobić, bo na pewno coś jest do zrobienia. A potem zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze trzeba owce ukraść. Dalej nie mam nawet żadnego wytrycha, chyba nie znalazłam.
Gra mnie jakoś tak nie częstuje ani wytrychami, ani pochodniami. Chcę pójść z wami. Pogadaj o tym z Flintem, on wprowadzi cię w szczegóły. Masz coś do roboty? Skoro już ty jesteś, możesz dostarczyć te 10 wilczych skór Kordowi. Zna cenę za skórę. Na wypadek, gdyby próbował cię oszukać, biorę 30 roperii za skórę. Możesz sobie policzyć, ile wyjdzie w sumie. Gdzie znajdę Korda? Znajdziesz go w magazynie w jednym z domów w zaułku. Powinien to być ostatni z lewej. Okej. Okay. Czy jeszcze jakiś mikroquestik? Wcale tam nie byłam przed chwilą w tym obozie. Jakbym wiedziała, to bym wiedziała. Dobra, czyli pogadamy też z Flintem na ten temat. Niestety zaczęło padać. Zrobiło się nawet w miarę nieprzyjemnie. Uważam, że sporo udało nam się zrobić. Co prawda... dosyć wyrywkowo, ale się udało. To jest Kord, więc może zacznijmy od niego. Potem ogarniemy Flinta, czyli powinno być w sumie 300 sztuk złota. Przychodzę w imieniu Agiulfa. Mam do ciebie 10 wilczych skór. A nareszcie, jak zwykle są wysokiej jakości. Agiulf zna się na swojej pracy. Ciężko znaleźć tak dobrego myśliwego w Asun. Jestem w stanie za nie zapłacić 200 roperii. Ale Agiulf mówił o 300. Nic ci na to nie poradzę. Ceny skór spadły. Możesz mieć o to pretensje do innych handlarzy. Nie dam ci więcej niż 200. Możesz zgłosić to do Agiulfa. Nie ma mowy. 200 roperii to za mało. Jak sobie chcesz, pogadaj o tym z Agiulfem, tylko pospiesz się, bo nie mam zbyt wiele czasu. Dobra. Cześć, Flint. Nie mogę się spytać o polowanie, ale słabo. Czyli nie pójdziemy z nim na polowanie. Czyli trzeba do Agiulfa znowu wrócić z tą sprawą i zobaczymy, co on zdecyduje. Na szczęście tu już dużo do zrobienia nie ma. Co prawda mamy tą walkę na arenie, ale w sumie na razie można ją sobie odpuścić. I tak na razie jeszcze nie dołączymy, bo trzeba zrobić zadania dla klasztoru, żeby jak najwięcej expa znaleźć, zdobyć, mieć. Siemam. Kord płaci tylko 200 monet. Naprawdę? Ceny znowu spadły? Takie były jego słowa. Nic poza kłamstwami tego podstępnego goblina. Próbuję tego za każdym razem podczas dostawy. Bez moich skór mógłby zamknąć swój sklep. Tym bardziej, że skóry są używane do zbroi. Jest ich mało. Co mam w takim razie zrobić? Idź do Korda i powiedz mu, że od teraz dostarczam skóry Ortanowi. To powinno go zniechęcić, ale jeśli pozostanie uparty, sprzedasz Ortanowi skóry. Gdzie mogę znaleźć Ortana? Znajduje się w dolnej części obozu. To nie miasto, ruszaj w drogę. No tak, no wiemy gdzie jest. To nie jest mój pierwszy raz w mieście, znaczy się w mieście, w wolnym obozie, nie? Ja już tego questa powinnam dawno temu wziąć. Tylko wiecie, myślałam, że pójdziemy z nimi na polowanie, a nie, że będzie jakieś zadanie z dostawą. Bo tak to też dawno bym się tym zajęła. Dobra, Kord, masz chyba przesrane. Znowu sejwik. Ajajaj, no stary, naprawdę. Co do skór? Tak? Coś nowego? Agiulf daje ci ostatnią szansę, w przeciwnym razie będzie dostarczał skóry Ortanowi. Skoro tak uważa, to nie będę stawał mu na drodze, niech pracuje dla Ortana, znajdę sobie lepszego myśliwego. Nie dostaniesz od niego już żadnych skór. Skoro tak, to muszę się z tym pogodzić. A ty nie myśl sobie, że cokolwiek ci jeszcze sprzedam. Ty nawet nie miałeś nic ciekawego, typie. Nie potrzebuję tego. Przychodzę w imieniu Agiulfa. Mam dla ciebie 10 wilczych skór. I bierze... ile bierze za skórę? 30. W porządku, wezmę wszystkie. No i dziękuję bardzo, sprzedane. Ardam tu jest, ale i tak na razie nie potrzebujemy jego pomocy. Okej. To idziemy oddać zadanie. Dzisiaj dużo bieganiny, w te i we w te i w ogóle. Ja mam jeszcze jeden punkt nauki, mogłabym jeszcze je sobie dać. W tą broń jednoręczną.
Tu znowu mnisi. Orton był bardzo zadowolony z twojego towaru. Przysyła pozdrowienia i zawsze jest gotów kupić twoje skóry. Bardzo dobrze, widzę, że można na tobie polegać. Oto twoja nagroda, to powinno zrekompensować ci te kłopoty. Powiem o tobie dobre słowo Flintowi. A poza tym? Właśnie przygotowuję się do polowania na wilki. Okej, czyli nie mogę sam iść na polowanie, rozumiem. Karan, coś ciekawego? Naucz mnie czegoś. Jasne. Wyrywanie kłów, pazurów i zręczność. Na razie się podziękujemy za te umiejętności. Myślę, że możemy zrobić coś innego. Zobaczmy. Jezu, mi się ziewa. Masakra. A ten topór? A. To byliśmy tam, przy tej wieży strażniczej. Z tego, co mi się teraz kojarzy. Ta szkatułka? Nie mam pojęcia. Walkę na broń i bez. Wiecie co? Możemy spróbować pokaz siły zrobić. Wydaje mi się, że radzę sobie nieźle. Podobno możemy Hereka wziąć. Co prawda ja mam bardzo mało siły. Ale może będę w stanie coś z tym zrobić. Warto będzie spróbować, nie? Myślę, że nie zaszkodzi, a możliwe, że questa będziemy mieli wykonanego, bo on nie jest wymagający. Także zobaczmy. Hej, ty. Wyzywam cię do walki z bronią. W porządku, walczmy, spotkamy się na arenie. Okej, a ja też mogę popiec na arenę? Mogę. Powinnam się podleczyć, zjeść coś, nawet taką bułeczkę. Może być kiełbasa. Zróbmy stały zapis. I zobaczmy, czy pokaz siły się uda. W porządku, przygotuj się. Ale mogłabym robić... Coś mi nie działają kroczki do tyłu. Bardzo niedobrze. Ej, wiecie co, bo... Albo mi się coś dzieje z myszką, albo z klawiaturą. Tak, tak, usprawiedliwiam się, ale serio. Nie chciał mi zadać ataku po odskoku do tyłu, bo ja mam swoją taktykę na osoby, które walczą jako wojownik. Aha, boję się... Dobra, tu się wczytamy. Ja uważam, że jesteśmy w stanie to zrobić. Tak naprawdę. I nie powinien to być kłopot. Boże, już mi się ziewa. Ojejku. W porządku, przygotuj się. Mogę robić te kroczki do tyłu. To jest najlepsza taktyka, jaka istnieje. Pod warunkiem, że działa. Czyli na przykład pod warunkiem, że coś widzę. Już niedużo zostało. Pięknie. Chowamy broń. Robimy szybki zapis. I spróbuję go okraść, ale nie wiem, czy się nie wkurzą. Kiepski miecz miał pieniążki. Kiepski mieczyk lepszy chyba trochę. Lepszy, ale dużo siły wymaga. Super, udało się.
Co ty robisz? Dobra walka. Dostałem za swoje. Okej, jeszcze możemy się z nim bić na pięści. Myślę, że też zaraz z tym spróbuję. Ja muszę zacząć jeść mięso, bo ono mi dużo odnawia. Czekaj. Wyzywam cię na walkę na pięści. Spotkajmy się na arenie. Myślę, że walka na pięści może być trudniejsza. Też z takiej przyczyny, że ja nie umiem się bić na pięści w gotiku. Chociaż w sumie to nie jest takie trudne. W porządku, przygotuj się. Dobra. Chodzi o to, kto jest szybszy też, nie? Na razie mi idzie trochę lepiej. Yo. Okej, on obrywa. Ja też teraz obrywałam jeden raz. Jak się... I masakra. Ja mam pytanie. Jak uderzyć parę razy? Dobra. I to skupienie, nie? Ej, idzie całkiem nieźle. Powiem wam, że walka na pięści idzie nam lepiej. Niż ten. Dobra, bo trochę... W sumie idzie całkiem naprawdę dobrze. Naprawdę idzie całkiem wybitnie. Będziemy mieli pokaz siły. Zrobiony. Ja się nawet już tak dam trochę mu obić, byleby go tylko, słuchajcie, sprowokować, nie? No i git. No i pięknie. Udało się nam. Pokaz siły będzie zrobiony. Zarąbiście. Jak tam? Dobra walka. Ale masz uderzenie, Gorok chętnie to usłyszy. Dobra, idę od razu do niego. Tu jesteś. Co do walk, jestem pod wrażeniem, wypełniłeś moje zadanie. Zasłużyłeś tym na mój głos. Cudownie, stary, cudownie, naprawdę. Kolejne zadanko mamy wykonane. To jest po prostu piękne. I teraz, moi drodzy, szybkie przeglądanie zadań, co robimy kolejnym razem. Topór Unara powinniśmy zrobić jeszcze. Na pewno. Bo to jest taka rzecz do wykonania. Tu są te zadania związane z bandytami. To jest trochę inna inszość. Wydaje mi się, że w kolejnym odcinku pójdziemy do klasztoru. Dlatego idealnym pomysłem byłoby aktualnie wziąć naszego przyjaciela Ardama. Gdzie możesz mnie zabrać? Oczywiście, że do miasta. Także bierzemy go i wracamy. Moi drodzy, w mieście udajemy się... Kto ma jednoręczna broń? Cortez, nie? To dodajmy sobie ten jeden punkt jeszcze, bo zapomniałam o tym. Ucz mnie walki jednoręcznym. Jeden punkt. Super. Teraz mamy już 0 punktów nauki, 6 poziom. Moi drodzy, w kolejnym odcinku wyruszymy razem z Markusem, czyli z tym mnichem, do klasztoru.
Tam też będziemy musieli poznać ludzi. Będziemy mieli tam trochę zadań, na pewno. Ale już się powoli będziemy przyczyniać, wiecie, jakby starać się, żeby dołączyć do jakiejś frakcji. Czyli w tym wypadku do wolnego obozu, bo właśnie na wolny obóz się kieruje. Jeżeli chodzi o sam wolny obóz, to już moglibyśmy dołączyć, gdybyśmy mieli 8 poziom. Ale też chodzi o to, żeby nam nie przepadły zadania i nie przypadł nam exp z zadań. Klasztor jest trzecią ścieżką, ponieważ możemy dołączyć do strażników i zostać rekrutem. Możemy dołączyć do wolnego obozu i zostać właśnie tam wojownikiem. Albo możemy zostać nowicjuszem w klasztorze. Wiadomo, że ja tam w magię iść nie będę, bo nie wiem, nie przepadam za magią. W ogóle nie umiem grać w Gothica magiem. Ale jednak są zadania i jest exp. Także to jest przede wszystkim ważne. Także kolejny odcinek, ruszamy do klasztoru. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Zachęcam Was do dołączenia na Discorda. Link macie w opisie pod filmem. I ode mnie na dzisiaj to tyle. Dzięki, cześć.